A potop trwał na ziemi 40 dni. I wody wyzbrały. I podniosły arkę ponad ziemię. Kiedy przybywało coraz więcej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad ziemią, arka płynęła po powierzchni wód. Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak, że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. Tak, że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. Wody się więc podniosły na 15 łokci ponad góry i zakryły je. Wszystkie istoty poruszające się na ziemi, spośród ptactwa, bydła i innych zwierząt oraz wszelkich istnień, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. Tak zostało wygubione wszystko, co istniało na ziemi. Od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa podniebnego. Wszystko zostało doszczętnie wygubione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody się podnosiły na ziemi przez 150 dni.